Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych i były minister obrony narodowej, a obecnie eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie ministrze. Pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. No to jak jesteśmy, jak pan jest w Brukseli, a ja jestem w Warszawie, to zapytam o Turcję, bo trudno o nią nie zapytać. No to jest taka informacja, która może, nie wiem czy zaskakiwać, ale może mrozić krew w żyłach, bo już wszyscy obchodzili historyczny triumf, tę klęskę Putina, który no, będzie musiał przełknąć nad swoją bardzo długą granicą kolejną NATO. A tu prezydent Erdoğan mówi nic z tego. To jest rzeczywiście tylko strategia komunikacyjna, czy rzeczywiście Turcja może z jakichś powodów zablokować wejście Finlandii i Szwecji do sojuszu? Wydaje mi się, że prezydent Erdoğan będzie twardo negocjował. Proszę pamiętać, że sam on i Turcja mają problemy w NATO. Zdaje się, że zawieszone jest członkostwo Turcji w programie F-35 i nawet pewne kłopoty w programie F-16 ze względu na to, że Turcja kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-300. Więc Erdoğan będzie to rozgrywał także w swoich relacjach z prezydentem Putinem, z którym, jak wiemy, ma takie, z jednej strony dostarcza drony Ukrainie, a z drugiej strony jest w dialogu z prezydentem Putinem. Zresztą zdaje się, jest gwarantem tego wycofania się bojowników ukraińskich z Azowstalu. Więc to będzie skomplikowana gra. Czyli rozumiem, że te nadzieje, że to będzie trwało kilka tygodni, najdalej miesiąc czy półtora, już w tej chwili możemy złożyć, no mówiąc brutalnie, do grobu. No ponieważ jeśli prezydent Turcji ma grać nawet na politykę wewnętrzną, a po drugie chce uzyskać samoloty, on to powiedział zresztą wprost, F-35 chciałby uzyskać, no to po prostu będzie negocjował tak twardo, jak tylko może. I to rzeczywiście może trwać rok albo dłużej. Proszę pamiętać, że są dwa etapy tego procesu. Po pierwsze zgoda Rady Ambasadorów, ale po drugie ratyfikacje. I ratyfikacje i tak potrwają wiele miesięcy. Więc mówmy raczej o tym pierwszym etapie procesu, czyli politycznej zgodzie wszystkich członków. Zresztą zapamiętajmy, że tu obowiązuje jednomyślność. I proszę pamiętać, że kanclerz Niemiec w Moskwie powiedział i Putinowi, i publicznie, że za jego kanclerstwa Ukraina nie wejdzie do NATO, czyli dał Putinowi de facto moratorium, co obnaża zupełnie deklarowany cel wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie, no bo to nie może być o NATO, skoro członkostwo Ukrainy w NATO jest czysto hipotetyczne. No ale to już wiedzieliśmy dawno, bo już w roku 2008 poprzednia pani kanclerz i poprzedni prezydent Francji powiedzieli, Ukraina do NATO nie wejdzie. W związku z tym to wiedzieliśmy wiele lat w ogóle przed wybuchem tej wojny. Ale ja wrócę jeszcze do Turcji i do innych przeszkód. No bo Turcja rzeczywiście wprost powiedziała na tym etapie, nie zgodzimy się, pewnie się zgodzi. Czy jeszcze coś może stanąć na drodze do zakończenia tego pierwszego etapu, czyli tego procesu politycznej zgody na wejście Finlandii i Szwecji do NATO? Mówiąc inaczej, czy Rosja może znaleźć jeszcze kogoś, kto z jakichś własnych interesów albo dla realizacji swoich relacji z Rosją zablokuje ten proces? Pojawiają się głosy, że członkostwo w NATO, no to nie hop-siup, że to poważna sprawa. Zobowiązujemy się do pójścia na wojnę w obronie Finlandii czy Szwecji. Z tym, że obydwa kraje są uważane za poważne w dziedzinie bezpieczeństwa. I co prawda Finlandia ma długą granicę z Rosją, ale obydwa kraje są postrzegane jako kraje, które by dodały bezpieczeństwa sojuszowi, a nie z niego czerpały. I dlatego nie widzę poważnych głosów sprzeciwu. No to zapytajmy o Rosję jeszcze. Czy Rosja w tym czasie przejściowym, to może być różny okres rzeczywiście, może jeszcze wpaść na jakiś pomysł, no powiedziałbym polityczno-militarny, żeby sprawdzić gotowość gwarantów bezpieczeństwa Finlandii i Szwecji, to jest, są Stany Zjednoczone i to jest Wielka Brytania, tak zagwarantowały. Czy też w zasadzie te słowa Putina, który mówi,
To nic nowego, w zasadzie to nie ma się powodu specjalnie burzyć. Trzeba traktować jako wyraz jakiejś polityki, nawet jeśli to jest bardzo zaprawiana goryczą polityka Władimira Putina. To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście będą musieli jakieś jednostki wzdłuż fińskiej granicy umieścić. Oby zrobili to szybko, bo wtedy to odciąża Ukrainę. Nie sądzę, żeby się na coś poważyli. Wie pan, ja dopiero co byłem na debacie w Toronto z takim papieżem teorii realistycznej. Teorii realizmu politycznego jak najbardziej oglądałem. Znakomita rozmowa. Gratuluję panie. Że to właściwie myśmy zmusili Putina do inwazji Ukrainy ze względu na ten flirt z NATO. I ta reakcja rosyjska jest znacząca, prawda? Bo właściwie Putin mówi, nic wielkiego. A zgodnie z teorią tak zwanych realistów, Rosja powinna teraz najechać na Finlandię i Szwecję. No, szczególnie, że Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego, w związku z tym rzeczywiście, zgodnie z tą teorią Mersermeyera, dobra, zgodnie z tą teorią, powinna najechać, bo to jest część przestrzeni wpływów Imperium Rosyjskiego, także Imperium, inna część niż my, czy inna część niż Ukraina, ale jednak część tego Imperium Związku Sowieckiego po wojnie fińsko-sowieckiej. No, wydaje mi się, że to ostatecznie pokazuje, że ta teoria nie ma zdolności do przewidywania, a zatem jest fałszywa. Bo Putin najechał na Ukrainę nie dlatego, że Ukraina chciała przystąpić do NATO, tylko dlatego, że po prostu chce Ukrainy, a po drugie, żeby uniemożliwić Ukrainie odniesienia sukcesu jako demokratyzujący się kraj zbliżający się do Zachodu. Także po to, żeby Rosjanom nie przyszły do głowy takie niebezpieczne pomysły. No tak, ale z drugiej strony ta decyzja dla niego wizerunkowo nie jest prostą decyzją, bo to jednak oznacza, że cały projekt, który on przedstawiał, projekt odbudowy, czy może lepiej powiedzieć obrony Imperium Rosyjskiego, Sowieckiego, padł w gruzach, to znaczy jest gorzej po wybuchu tej wojny z perspektywy rosyjskiej, a nie lepiej. Dwa kolejne kraje wchodzą do NATO. Ukraina jest dużo lepiej uzbrojona niż była. Jest oczywiście państwem w tej chwili słabszym, dużo słabszym, jeśli chodzi o gospodarkę. No ale jednak Rosja też jest państwem dużo słabszym. No wie pan, ja bym powiedział wręcz, że gdyby Putin był naszym zachodnim agentem, to by nie mógł lepiej wypełniać zadania. Skompromitował Rosję, zdegradował jej gospodarkę, ośmieszył jej przemysł zbrojeniowy, jej armię, przyspieszył transformację energetyczną Europy, a co za tym idzie, odebranie Rosji jej głównego towaru eksportowego, czyli nośników energii, i jeszcze skonsolidował zarówno Unię Europejską, jak i NATO, i NATO powiększył. Przyzna pan, imponująca lista. Z naszej perspektywy imponujący Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Kończymy wizytę w Radiu RMF. Żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, a także na naszych mediach społecznościowych. No to przejdźmy do papieża już nie realistów, tylko w ogóle do papieża. Dziś, po 70 ponad dniach wojny, do Kijowa poleciał arcybiskup Paul Gallagher, czyli można powiedzieć watykański minister spraw zagranicznych, osoba odpowiedzialna za kontakty z innymi państwami. Miał polecieć wcześniej, ale był chory na COVID, więc nie poleciał. No teraz w końcu już tam jest. Czy to jest jakiś sygnał, czy to może być jakiś sygnał zmiany polityki Watykanu wobec Ukrainy? Czy to po prostu jest gest, który w końcu Watykan musiał wykonać, żeby się już kompletnie w przestrzeni międzynarodowej nie skompromitować? No, to ja bym raczej spodziewał się, że pan nam wyjaśni, ale rzeczywiście stało się coś niedobrego, to znaczy papież Franciszek był traktowany z podejrzliwością przez środowiska tradycjonalistyczne i prawicowe, a raczej lubiany przez liberałów, czy bardziej ludzi o bardziej lewicowym wrażliwości, a w stosunku do Ukrainy jakaś seria porażek. No bo po pierwsze nie musiał w ogóle się wypowiadać, a jak już się wypowiadał, to raczej z sympatią o ofiarach, prawda, o najechanych, a nie
a nie o agresorach. Więc bardzo mnie zdziwiło stanowisko Watykanu, no bo ja nie potrafię sobie wyobrazić jaśniejszego przykładu wojny sprawiedliwej od tej, którą toczą Ukraińcy w obronie swojego kraju. Wszystkie te warunki prowadzenia wojny sprawiedliwej, co jest przecież doktryną chrześcijańską od średniowiecza, są wypełnione po stronie ukraińskiej. Więc tu są jakieś mrzonki, nie wiem, czy sięgające jeszcze marzeń o przezwyciężeniu schizmy, czy może groźby Putina, że jeśli papież mu nie pomoże, to będą prześladowania katolików w Rosji. No ja nie potrafię sobie tego inaczej wytłumaczyć. No jest jeszcze ten argument wracający w wypowiedziach zarówno kardynała Parolina, jak i arcybiskupa Gallaghera ostatnio, a także Franciszka. No to jest ta nadzieja, że Watykan stanie się głównym negocjatorem w tym konflikcie. To nawet tuż przed wylotem mówił arcybiskup Gallagher, chcemy negocjować, wysuwamy tą propozycję, ale trudno nie zadać pytania, czy rzeczywiście Moskwa miałaby chcieć papieża jako głównego negocjatora, to znaczy z jej perspektywy sukces papieski w ogóle się nie opłaca, bo papiestwo jest elementem struktury Zachodu, którą Putin w całości odrzuca. On chce ją zastąpić inną strukturą. Zgadzam się z panem, tym bardziej, że tych potencjalnych mediatorów nie brakuje, bo i Francuzi byliby chętni, i Turcja, Szwajcarzy zawsze są do dyspozycji, a tak naprawdę jedynym krajem, który miałby sprawczość jako pośrednik, jest Chińska Republika Ludowa. I zgadzam się, że Watykan jest tutaj nie przy czym. I wydaje mi się, że to budzi bardzo poważne wątpliwości co do podejścia Watykanu. No jeżeli Watykan nie może być głosem sumienia w sprawach międzynarodowych, to czym jest? Ja mam inne podejrzenie, że niestety są siły w Watykanie, które widzą w Cyrylu i cerkwi prawosławnej, tej oddanej przecież państwu rosyjskiemu instytucjonalnie i w ogóle duszą i ciałem, niestety, że widzą ją jako sojusznika wobec wyzwania numer jeden, czyli laicyzacji, czyli liberalizmu. No tak, ale z drugiej strony my wiemy, ile Rosjan praktykuje i to Wielkanoc, czyli najważniejsze święto chrześcijańskie, to jest według różnych wyliczeń od 2 do 6%, czyli rosyjska cerkiew prawosławna nie przezwyciężyła procesu laicyzacji w Rosji, w odróżnieniu na przykład od ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Na Ukrainie też szaleństwa nie ma, ale jednak jeśli chodzi o liczbę praktykujących, to mimo, że to jest dużo mniejszy kraj i dużo mniejszy naród, to praktykuje, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, więcej Ukraińców prawosławnych niż prawosławnych Rosjan, co oznacza notabene, że ukraińska cerkiew prawosławna, gdyby się połączyła i zjednoczyła, to byłaby największą cerkwią prawosławną na świecie. Wcale nie Moskwa by nią była, no co pokazuje, nawet jeśli to jest sojusznik w walce z laicyzacją, to on jest wyjątkowo źle dobrany. To raz, a po drugie, ten pomysł, że były pułkownik KGB jest teraz obrońcą chrześcijaństwa i ostoją tradycjonalizmu, jest po pierwsze, tak jak pan mówi, nieprawdziwy, a po drugie jest częścią rosyjskiej wojny ideologicznej przeciwko Zachodowi. Oni przeanalizowały postawy społeczne nie tylko w naszym regionie, także we Francji, także w innych krajach i wyszło im, że podsycanie podziałów społecznych i takiego skrajnego tradycjonalizmu jest dobrym sposobem na destabilizowanie społeczeństw Zachodu. I mają tu, trzeba przyznać, spore sukcesy. Ja się tylko dziwię tym naszym rodakom, którzy się dają na to nabrać. A może też jest tak, na to zwracają też uwagę komentatorzy, może niekoniecznie polscy, ale na przykład włoscy, że papież po prostu patrzy się na ten konflikt z góry i on widzi również interesy Stanów Zjednoczonych i uważa po prostu, że jest to starcie dwóch bloków,
a Ukraina jest ofiarą obu tych bloków. To sugerowałoby na przykład sformułowanie o szczekającym NATO. Bo my oczywiście patrzymy się na to z perspektywy polskiej, ale włoscy komentatorzy naprawdę komentują ten wywiad, słynny wywiad papieża Franciszka dla Corriere della Sera, dużo bardziej ciepło, mówiąc, to papież wie lepiej, bo on się patrzy na świat z innego punktu widzenia i on ma świadomość, że Stany Zjednoczone wcale nie są jednoznacznie pozytywnym bohaterem w polityce światowej. No, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, prawda? Także tutaj raczej bym się doszukiwał źródeł emocjonalnych tej wypowiedzi, ale zgódźmy się, że słowo obszczekiwanie, okej, okay, politykom wolno więcej, ale w ustach... Niestety nie słyszymy w tej chwili pana eurodeputowanego, pana posła i pana ministra, ale już jesteśmy z powrotem. Tak, w ustach politykach to by pasowało, ale rozumiem, że w ustach papieża to nie bardzo. No, brzmi to pogardliwie wobec jednak największego sojuszu demokracji, prawda? No, pytanie też o to, czy ta wypowiedź, już zostawiając na boku słowo szczekanie, czy ona przede wszystkim nie jest nieprawdziwa co do faktów, to znaczy NATO wcale nie chciało przyjmować Ukrainy, o czym mówiliśmy na samym początku, więc trudno mówić, że w jakikolwiek sposób sprowokowało Rosję do tego ataku, a dodatkowo no, to sugeruje, że ofiara prowokowała agresora, co no, w ogóle w takiej przestrzeni moralnej jest dziwną tezą. Dokładnie. Oczywiście NATO miało program współpracy z Ukrainą, ale miało też program współpracy z Rosją. Ja przypominam, że na tym szczycie natowskim w 2008 roku był prezydent Putin. A dlaczego był prezydent Putin? No bo Rosja udostępniała swoje terytorium dla przerzutu sprzętu do Afganistanu. Czyli z Rosją też mieliśmy ważny kanał współpracy. I tak mogło pozostać. Rosja nie musiała się zdefiniować jako wróg NATO. Nie musiała. Zmieniamy temat. Komisja Europejska nie zatwierdzi żadnego planu odbudowy, jeśli nie będzie przekonana, że wszystkie kryteria oceny zostały spełnione. Tak napisała dziś Ursula von der Leyen w odpowiedzi na list kilku grup Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony polski rząd, rzecznik polskiego rządu mówi, wszystko jest w zasadzie załatwione, tylko europejskie młyny mielą powoli, ale we wrześniu pieniądze będą. No, panie ministrze, panie pośle, to jak będzie? Będą te pieniądze? Czy ich nie będzie? To, co zrobił, co ustalono, wystarczy, czy trzeba czegoś więcej? Ja myślę, że pieniądze chyba nie dotrą we wrześniu, nawet jeśli wszystkie warunki będą spełnione i plan uzgodniony. Ale zacznijmy od początku. Znaczy, jesteśmy dokładnie w tym samym punkcie, w którym byliśmy w sierpniu zeszłego roku, wtedy, gdy Kaczyński z Morawieckim obiecali solennie, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Nic się nie zmieniło. Czyli powstaje pytanie, po co polski rząd z tym zwleka od tylu miesięcy i dlaczego przegapił szansę na dostanie zaliczki w wysokości bodajże 13% całego funduszu. Czyli olbrzymie pieniądze, które teraz by się przydały na podtrzymanie kursu złotówki i na uchodźców, bo to mogliśmy wydać na co chcieliśmy. A jeśli nawet wreszcie rząd wykona to, co sam obiecał, to teraz plan odbudowy może być rozliczany tylko z dołu. Czyli jak rozumiem, tak jak fundusze spójnościowe, będą jakieś transze, ale muszą być uzgodnione programy wydawania tych pieniędzy i dopiero wtedy... Część pewnie awansem, ale zdaje się, że większość dopiero po rozliczeniu projektów. I mój kolega tu w Brukseli, który zasiada w komisji budżetowej, pan były marszałek, europoseł Jan Olbrycht, mówi, że będziemy mieli olbrzymią trudność z wydaniem tych pieniędzy w terminie, czyli do 26 roku, wydaniem i rozliczeniem. Ale to oznacza, że w tym sensie będziemy doduszeni, to znaczy sytuacja międzynarodowa związana z liczbą uchodźców, ogromną, którą Polska przyjęła, sytuacja związana z kryzysem gospodarczym, związanym najpierw z pandemią,
a potem z sankcjami, no w ogóle z sytuacją, także z brakiem nawozów, które za chwilę się pojawią, z kryzysem żywnościowym. On może bezpośrednio nie dotknie Polski, ale dotknie świata, co oznacza, że i u nas pójdą ceny w górę. No to jeśli tych pieniędzy nie dostaniemy, to mówiąc zupełnie wprost, zostaniemy zaduszeni. I niezależnie od tego, co by opozycja nie mówiła i co by Ursula von der Leyen nie mówiła, to Polacy przyjmą to jako winę Europy. To znaczy przynajmniej spora część i powiedzą, no to Europa nas zadusiła. Bo przecież wszystkie inne kraje już dostały te pieniądze, bo po prostu nie łamały swojej własnej konstytucji, nie łamały traktatów. No winien jest ten, kto chce brać pod but polskich sędziów. Polska potrzebuje niezawisłego sądownictwa i europejskich pieniędzy. I możemy mieć jedno i drugie. Ale polski rząd mówi, no już obiecaliśmy, że zmienimy, więc to zostanie zmienione. No obiecali, ale nie wykonali. Ale pieniędzy potrzebuje nie tylko polski rząd, ale polskie społeczeństwo. Znaczy, to jest Panie to główne pytanie. Pan wie, że jak potrzeba, to w 24 godziny, w środku nocy można w jeden dzień ustawę przegłosować, prawda? Wszystko można, ale ja nie jestem politykiem. Ja się tylko pytam o to, czy nie ma takiej obawy, także w Platformie Obywatelskiej, że winę za brak tych środków bardzo skutecznie rządząca władza, rządząca emocjami społecznymi zrzuci po prostu na opozycję i na Unię Europejską. Oczywiście nacjonaliści zawsze to robią. To jest stara śpiewka. Tu przyjeżdżają, czasami uzgadniają kompromisy. Przecież pamiętajmy, że na warunkowość zgodził się członek Rady Europejskiej Mateusz Morawiecki. Tak, ale Zbigniew Ziobro od samego początku mówił, to potężny błąd i okazało się, jak teraz mówi, że miał rację. Tak, no i w tym sensie miał rację. Morawiecki się pewnie nie cieszył, ale się zgodził. Ale też pamiętajmy, że to nie jest tak, że komisja może jednostronnie się na to zgodzić. Tu jest presja krajów, które wpłacają netto do budżetu, że nie chcą finansować wprowadzania autorytaryzmu, że umówiliśmy się na pewne wartości w Unii Europejskiej i te kraje, ich stanowisko, jak nie chcecie pieniędzy, to nie ma problemu, ale jak je chcecie, to musicie przestrzegać zasad. I co więcej, uważam, że te zasady są w naszym długofalowym interesie, także zagranicznym, bo jeżeli Ukraina ma być kandydatem do Unii Europejskiej, a przecież problem korupcji w Ukrainie nie został jeszcze rozwiązany, tak? My w przyszłej dekadzie będziemy płatnikiem netto. To chcemy, żeby obowiązywała warunkowość, żeby nasze pieniądze w przyszłości szły na inwestycje. Tak, ale panie pośle, z drugiej strony i panie ministrze, ale z drugiej strony rację mają ci, którzy mówią, porównywanie nas z Węgrami jest jednak nieuczciwe. To znaczy nam można zarzucić zmianę prawa w nieco gorszym kierunku. Natomiast Węgry są rzeczywiście krajem, w którym korupcja i nepotyzm szaleją i to są zupełnie inne sytuacje. Wrzuca nas się do jednego kotła czy do jednego worka. No ale to łamanie praworządności w Polsce wiemy, jaki ma cel. To znaczy, żeby złodzieje pieniędzy na umowne respiratory czy te różne objawy niegospodarności, żeby oni byli bezkarni, a żeby można było wsadzać umownych giertychów, prawda? I to jest zagrożenie systemowe także dla pieniędzy europejskich. Ale to jest dopiero przypuszczenie, a nie teza. Panie ministrze, to jeszcze pytanie o kampus Rafała Trzaskowskiego, kampus Europa i kampus Donalda Tuska. No są, rubelki ćwierkają, także w pobliża Platformy, że ukradliście pomysł. Nie, ja byłem na kampusie w zeszłym roku, wybieram się w tym roku. Rafał Trzaskowski będzie na naszych szkoleniach. To są szkolenia dla naszej młodzieżówki, a kampus Rafała Trzaskowskiego jest znacznie szerszą formułą. Nie widzę tu żadnej sprzeczności. Czyli nie ukradliście, wszystko jest okej, okay, lubicie się, kochacie. On znaczy, będzie tu, wy będziecie tam. Zaniedbaliśmy trochę naszą młodzieżówkę podczas pandemii. Pandemia się skończyła, trzeba wrócić do normalnej pracy. A nie zaniedbaliście trochę komunikacji między sobą? Nie, skąd? To jakieś złe języki zmyślają te plotki. Jest twarda, szorstka przyjaźń między Rafałem Trzaskowskim, rozumiem, a Donaldem Tuskiem.
jest bliska współpraca przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. I tym wnioskiem kończymy. Bliska współpraca, męska współpraca. Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych i były minister obrony narodowej, obecnie europoseł Platformy Obywatelskiej i osoba prowadząca szkolenia dla młodzieżówki, organizująca te szkolenia, czyli kampus Donalda Tuska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.